1945 roku masa sygnałów na temat dotyczących prac w Górach Sowi, no wtedy ludzie nie używali określenia Góry Sowie, tylko pod Wałbrzychem, tajemnicy fabryk i kompleksów, była zgłaszana praktycznie bez przerwy różnym władzom, różnym organom ścigania. Nikt na to w zasadzie nigdy nie zwracał uwagi. Dlaczego tak się działo? Dlaczego ignorowany był ten temat i dlaczego do dzisiaj w zasadzie ten temat jest ignorowany? Dlaczego temat Bożeny Tarnowskiej, Danuty Tarnowskiej jest ignorowany? Musicie wziąć sobie taki skrawek historii pod uwagę i rozpatrzenie, mianowicie upadek Powstania Warszawskiego, zakończenie bitw, walk o Warszawę i wywózkę, deportację ludzi do obozu koncentracyjnego Grozdozen. Masę tych ludzi skierowano, słuchajcie, do pracy w okalających Grozdozen, Rogoźnice, miejscowości, takie jak Wałbrzych. I ci ludzie, słuchajcie, pracowali właśnie w takich miejscach. Później poprzez zbowit starali się udowodnić, że oni byli jeńcami wojennymi, że pracowali na terenie III Rzeszy, bo wtedy właśnie te tereny do III Rzeszy należały. Jednak te wnioski były odrzucane przez władze PRL-owskie, władze niemieckie, że ci ludzie nie dostawali odszkodowań. Słuchajcie, relacje takich ludzi pracujących właśnie na terenie Dolnego Śląska, między innymi w Głuszyce, w Wałbrzychu, jest dosyć sporo. Tylko jest jeden taki mały szkopuł. One nie mogą ujrzeć światła dziennego. No, relacje ludzi, którzy mi to opowiadają, są to staruszkowie, są to osoby schorowane i dzięki właśnie znajomości, uprzejmości jednej z rodzin miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który pracował konkretnie w zakładach hutniczych w Głuszyce w 1945 roku jeszcze. Słuchajcie, z Powstania Warszawskiego, po upadku Powstania Warszawskiego razem z matką dostał się do niewoli, wywieziono ich najpierw do jakiegoś obozu pod takiego przesiedleńczego pod Warszawą, później skierowano ich do Wrocławia, z Wrocławia trafili do Grozdrozen, a z Grozdrozen transportem wyjechali właśnie do Głuszycy. Opisuje dosyć dokładnie zakład hutniczy, w którym pracował i opisuje, że starsze osoby, tak jak jego matka, chodziły do pracy w tunelach za zakładem. Czyli słuchajcie, te relacje są, tych relacji jest dosyć dużo, także one są ignorowane. Teraz przyszedł czas na to, żeby może udało się to odtajnić, jednak zbowit, słuchajcie, nie chcą udostępniać żadnych dokumentów na ten temat. W IPN-ie są dziesiątki takich relacji, ale najwięcej nich jest właśnie w zbowicie. Właśnie ludzie, którzy po Powstaniu Warszawskim, szczególnie tak jak Bożena Tarnowska, została tam skierowana na Dolny Śląsk do pracy. Pracowała w Wiedlinie, pracowała w Kolcach, w Świerpnicy. W momencie, kiedy składali papiery uzupełniające o pracę na terenie III Rzeszy, niestety one przepadły gdzieś w archiwach, bądź świadomie i celowo zostały po prostu utajnione i nie ma możliwości, żeby do nich dotrzeć. I teraz właśnie w Warszawie, słuchajcie, można spotkać dowody na to, że w kompleksie Rizo prowadzono właśnie tajne, pracowano w obiektach podziemnych. I teraz Warszawa. Miasto praktycznie zniszczone w 90% w trakcie działań wojennych. Po II wojnie światowej odbudowa i powrót ludzi, słuchajcie, z obozów koncentracyjnych, szczególnie Grozdrozen Dolnego Śląska, tu do Warszawy. I tu też musicie być świadomi, że ci ludzie później musieli udokumentować, żeby zdobyć jakąś rentę, żeby dostać jakieś odszkodowanie, musieli udokumentować pobyt w danym obozie. I co się dzieje? Zbowit do pewnego momentu prowadzi bardzo bogatą dokumentację. Później ta dokumentacja po upadku komuny gdzieś przepada. Nie ma. I teraz się okazuje, że ci więźniowie, którzy tam pracowali niewolniczo, słuchajcie, dostają jakiś tam dodatek za pracę niewolniczą w czasie II wojny światowej. I polecam wam. Zainteresować się samemu. Ja oczywiście wam żadnych dokumentów nie przedstawię. Nie pokażę wam niczego, bo to by było zbyt proste. Ale słuchajcie, można do tego dotrzeć. Można znaleźć dokumenty potwierdzające pobyt ludzi z Warszawy właśnie na terenie Dolnego Śląska, na terenie właśnie takich miast jak dzisiejsza Głuszyca, Walin, Brzeczka, którzy pracowali w zakładach właśnie zbrojeniowych, jak i między innymi pracowali w podziemiach kompleksu Lize. I powiem wam, że spotkania z ludźmi, z którymi teraz tu się spotykam, tu pozdrowienia dla Igora Witkowskiego, słuchajcie, są niesamowicie owocne. Jest masa tych relacji, słuchajcie, nawet potwierdzających te szalone opowieści. Jest masa relacji opowiadających właśnie o pracy. Czyli dokumenty są, czyli nie musimy teraz opierać się na jakimś tam gdybaniu, na jakimś wymyślaniu historii.
tylko po prostu można do tych dokumentów dotrzeć. I teraz rodzi się właśnie pytanie, dlaczego ci wszyscy poszukiwacze, odkrywcy, historycy, którzy piszą na temat kompleksu Lidze, nie publikują tych dokumentów? Bo co, bo to będzie takie proste? Czy lepiej tworzyć sensację, budować sensację? Ja wam od wielu lat opowiadam o rzeczach nieudokumentowanych. Opowiadam wam właśnie o Arecki, aczkolwiek jego ślady też prowadzą tutaj do Warszawy. Ślady Klozego prowadzą, słuchajcie, tutaj do Warszawy. Do tego dochodzi jeszcze Dalmus. Słynna wyprawa w 1981 roku w stanie wybuchu, w momencie wybuchu stanu wojennego, generał Kiszczak i jego słynna ekspedycja, słuchajcie, na Dolny Śląsk. To, co zdobyli, przywieźli tutaj do Warszawy. Masa ludzi związanych później z Jaroszewiczami opowiadali właśnie takie niesamowite rzeczy. Czyli to jest jeden wielki taki tygiel, z którego czy uda się wyciągnąć prawdę? Nie mam zielonego pojęcia. Czy zostanie nam na to jeszcze czasu? Też nie wiem. Ale wielkie otwarcie wrót, które nam właśnie przygotowali Niemcy, ma właśnie swoje preludium teraz. I dla tych, którzy wierzą, to już jest taki moment, tylko nie wiadomo właśnie na co. A dla tych, którzy nie wierzą, to też jest taki moment, też nie wiadomo na co. Jednak historia II wojny światowej, słuchajcie, kompleks Ulisse, który tak uporczywie i maniakalnie od wielu, wielu, wielu lat gdzieś tam staram się wam przybliżyć i pokazać, ma swoje źródła wiedzy właśnie między innymi tu, na placu zamkowym.